Witajcie! W Słowie Bożym jest tak napisane, że mądrość krzyczy na ulicach. Dzisiaj mądrość krzyczy na ulicach. Prawdziwą mądrością jest zgodzić się z Bogiem. Prawdziwą mądrością jest być w zgodzie z Bogiem, a nie przeciwko Niemu. Nie przeciwko Niemu. Bóg przyszedł tutaj na świat w ciele jako Jezus Chrystus, abyś mógł się pojednać z Nim. Dzisiaj nie ma dla Ciebie żadnego usprawiedliwienia, człowieku, który idziesz i ignorujesz Boga. Nie ma dla Ciebie żadnego usprawiedliwienia, ponieważ Ewangelia jest dana, Duch Święty jest dany. Można się pojednać z Bogiem, nie przez uczynki, nie przez religię, nie przez przynależność do jakiegoś kościoła, nie przez takie rzeczy, ale przez prosty akt wiary w Ewangelię, którą tutaj się głosi na ulicy. To jest mądrość z nieba, że Jezus Chrystus wziął Twoje grzechy, to wszystko, co Cię obciążało, abyś Ty mógł być lekki, abyś mógł iść do nieba, abyś mógł narodzić się na nowo z Ducha Świętego. To o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby uznać siebie za grzesznika. To jest to, zgodzić się z Bogiem. Ja to zrobiłam 18 lat temu, mając 30 lat, przeżywszy długie dosyć życie, pełne zmagania. Pojednałam się z Bogiem, zgodziłam się z tym, dałam się przekonać Duchowi Świętemu. Każdy z Was ma sumienie i Duch Święty działa na to sumienie. I dzisiaj się pyta, czy chcesz się pojednać z Nim? Czy chcesz się pojednać z Nim? Tutaj na tym billboardzie pojawia się czasami napis, że komfort Cię wyzwoli. Gucio nie wyzwoli. Prawda wyzwala. Możesz wierzyć w głupstwa tego świata, właśnie w takie napisy. A możesz wierzyć w prawdę Ewangelii, że Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. To jest do wzięcia za darmo, gdy staniesz przed tym Bogiem i nie podejmiesz tej decyzji. To pójdziesz do piekła, ponieważ Bóg jest nie tylko dobry, bo dał swojego Syna, ale jest też sprawiedliwy. I On ustanowił prawo, że zapłatą za grzech jest śmierć. To właśnie dlatego Jezus tutaj musiał przyjść. Sam Bóg w ciele musiał ponieść tą karę, aby się wypełniło wszystko, co Bóg powiedział. I jeśli Ty przyjmiesz dzisiaj ten akt dobroci Boga skierowany do Ciebie, jeśli dzisiaj przyjmiesz to, to będziesz żył. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj przeze mnie Bóg mówi do Ciebie, mówi do Twojego życia. Człowieku, odwróć się od grzechu, bo jesteś grzeszny, bo jesteś grzeszny. Człowiek, który nie jest pojednany z Bogiem, który nie narodził się z Ducha Świętego, w Jego duchu panuje grzech. Przyjść do Boga jest bardzo prosto. To nie jest żadna przenośna literacka. To nie jest żaden zabieg stylistyczny. Po prostu zwracasz się do Niego, mówiąc: Boże, ja decyduję się uwierzyć w to, że Ty jesteś. To nie jest głupota. To jest największy akt odwagi i największa mądrość. Bo jest napisane, że głupi rzekł w sercu swoim, że nie ma Boga. Ale On jest. Gdy spojrzysz na te wszystkie rzeczy, które stworzył, to one świadczą o Twórcy. Tak samo jak świadczą o Twórcy te wszystkie budynki. Ktoś je zaplanował. Ktoś je wybudował. Ten świat nie wziął się znikąd. Ty nie wziąłeś się znikąd. Uznaj, że jest ktoś większy od Ciebie. Tak jak ja uznałam. Przyjęłam życie. Moje życie się zmieniło. Ja jestem pewna, że po śmierci jestem zbawiona. Idę do nieba. A Ty dokąd idziesz? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Komfort nie uwalnia. Prawda uwalnia.
Prawda uwalnia. Mówię Ci dzisiaj prawdę. Mówię prawdę. Możesz wierzyć w różne bzdury, ale oto Cię zaprowadzi na manowce. Prawda. Prawda działa. Wypróbuj prawdę. Poznałam Boga mocy. Narodziłam się z Ducha Świętego. On jest mocą. Uzdrawiam tak jak Jezus. Wyganiam demony tak jak Jezus. On tutaj chodził po ziemi. Przetarł drogę. Chodził pojednany z Ojcem. Był narodzony z Ducha Świętego. I robił te same rzeczy, które teraz są dostępne dla ludzi, którzy się narodzili z Jego Ducha. Możesz dzisiaj wypróbować tego Boga, który jest wszechmocny. Może okazać swoją wszechmoc w Twoim życiu, jeśli tylko się zdecydujesz. Możesz podejść tutaj do nas. Możesz podejść do mnie, jeżeli jesteś chory. Położę na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony, ponieważ Bóg mocy, wszechmocny, wielki Jahwe jest we mnie, mieszka we mnie i przeze mnie działa. Narodziłam się z Bożego Ducha. Bóg, Jezus Chrystus, nie tylko zmarł na krzyżu, ale On zmartwychwstał. I ta sama moc, która podniosła Go z martwych, działa teraz we mnie. We mnie jest życie. We mnie jest życie. I mówię Ci słowa życia. Możesz się jeszcze dzisiaj narodzić na nowo. Możesz jeszcze dzisiaj pojednać się z Bogiem. Możesz to zrobić przez to, że uznasz, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za Ciebie i zmartwychwstał, abyś Ty mógł powstać do życia. Wybierz dzisiaj życie albo śmierć.